Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, a to jest Robocraft. Tak jak obiecałem na ostatnim streamie, zamierzamy jeszcze troszkę pokazywać tą grę. Ja też grałem w nią sporo od czasu, kiedy ją pokazywałem na streamie, więc udało mi się dojść do tego ostatniego, 10 tiera. To myślę, że pokazałbym wam trochę, co się tu dzieje. Dobra, ale tak, to był 10 tier przed zmianami. Ponieważ obecnie już nie ma tierów, ta gra jest dosyć często patchowana i zmieniana. Otóż teraz już nie ma tierów, tylko jest jakby poziom robot ranking, jak widzicie na dole. Jak widzicie, mój pasek jest prawie wymaksowany. Gdybym przeszedł dalej, to już bym się chyba zaliczał do megabotów, czy coś w ten deseń. Więc to już prawie wymaksowany robot, poza megabotem. Tak, o tym co mówiłem, że gra się dużo zmienia, się bardzo podoba. Średnio co 2 tygodnie twórcy gry wypuszczają jakiś duży patch, w którym naprawdę sporo się zmienia. Na przykład od czasu, kiedy ostatnio nagrywałem, doszedł nowy tryb gry, który jest bardziej podobny do gier MOBA. Ponadto też jeszcze... A, on się zmieniał troszkę w międzyczasie. Ale dobra, to już, jak już będziemy grali, to pokażę. Dochodziły nowe rzeczy w konstrukcjach, na przykład doszły jakieś takie pałąki, które można sobie budować. No, troszkę się zmieniało. I podoba mi się, że widać, że twórcy gry, chociaż nie jest ich dużo, to pracują nad tym. Gra jest w wczesnym dostępie, ale widać, że się zmienia. Więc dobra. Jeżeli ktoś pamięta ten mój robot, którym ostatnio jeździłem, to zapewne zauważy, że ten w ogóle nie jest do niego podobny. Skasowałem go kompletnie i zacząłem budować od nowa. Chciałem sobie zbudować taki czołg, typowy na 4 nogach. Może nie jest to najbardziej optymalna konstrukcja na świecie, ale mi się podoba. Ma trochę wad, ponieważ kiedy przyszedłem na tier 10 kół, na tierze 9, strasznie ciężko się on obraca. Bardzo długo mu zajmuje obrót i nie jest zbyt szybki. Ale mimo to lubię nim jeździć. Dobra, co ja tu mam? Mam 7 dział, tier 10. Mógłbym zamontować tutaj działo... kupiłem sobie nawet... Hardware. TX1. To jest ogromne. Ale... w sumie nie testowałem. Na papierze jego obrażenia są tylko 2 razy większe od z jednego takiego zwykłego działa, a potrzebuje ono około 10 razy więcej punktów CPU. Więc nie jest to bardzo wydajne dla konstrukcji nie będących megabotami. W ogóle megaboty mają chyba troszkę ciężko w tej grze. Ale mniejsza o to. Dobra, mam też sporo tarcz pomontowanych, gdzie się tylko dało, ile mogłem upchnąć. Jedna taka tarcza kosztuje około 50 punktów CPU, więc nie mogłem upchnąć więcej. Ponadto powoli wymieniam kostki. Te fioletowe kostki to są, żebym was nie kłamał, tier 9, a te czarne to są tier 10. Ale kostki, jako że są najludniejsze do wymiany, to zawsze na końcu wymieniam. Dobra. Dobra, to tyle gadania. Na razie. Myślę, że sobie zagramy, co? Battle Arena. Po ostatnim patchu są chyba jakieś troszkę problemy z kolejką. Mianowicie troszkę długo no może... można siedzieć w kolejce, troszkę długo trwa. Okej, czy gra się właśnie zawiesiła? Byłoby fajnie, gdyby tak nie robiła. Okej, dobra, musiałem wyciąć czekanie w kolejce, bo najwidoczniej gra ma problemy z frapsem działającym w tle. Okej, dobra. Jesteśmy na mapie i gra się trochę przecina. Ale mniejsza o to. Przy okazji to jest nowa mapa. Doszła właśnie w tym ostatnim dodatku. No i to jest ten tryb gry, o którym mówiłem, który również doszedł jakiś miesiąc temu. Okej, dobra. Jest również tryb drużynowy. Trochę podobny do MOBA, ponieważ trzeba walczyć o takie różne punkty, które są rozstawiane na mapie. Oryginalnie były 4,
ale potem po zmianach 2 tygodnie temu, czy na 3, zmniejszyli do 3, stwierdzili, że trochę za duży chaos się robi na mapie. Dobra, i co tu robimy? No generalnie zbieramy te punkty. Po zawolnięciu władzy nad wszystkimi punktami na mapie odsłania się druga baza. Biegniemy tam, niszczymy bazę i to tyle. Nie jest zbyt skomplikowane. I zapewne nie miało być. Ale troszkę bardziej to jest ciekawe niż tryb drużynowy, który był obecny wcześniej. Ponieważ jest, są respawny. Okej, troszkę już oberwałem. Okej, tutaj lata jakiś pan z plazmą, a tutaj jakiś pan z helikopter z SMG. Próbuję mu odstrzelić, tak, śmigła, to mu trochę utrudniło życie. Tam również jadą przeciwnicy, szkoda, że jestem sam. To się nie skończy dobrze. Okej. Próbujemy z nim się pobić. Niestety ma leczenie z tyłu, więc to się dobrze nie skończy. Okej, jestem z drugiej strony również atakowany. Więc to się zdecydowanie dobrze nie skończy. Mogę ich tylko troszkę podtrzymać tutaj, żeby nie zaczęli od razu przejmować wieży. Okej, dobra. Zjechałem. Siema. Witam, mogę pana dobić. Okej, dobra. Nie wytłumaczyłem za bardzo, co się dzieje. Poza tym, że mamy respawny, więc troszkę więcej możemy zdziałać na polu bitwy, niż tylko pojechać, dać się zabić i tyle. Mamy również levele. No, tak jak w typowej grze MOBA, zabijając przeciwników, robiąc rzeczy, dostajemy levele i zdobywając poziomy. Jakby nasz czołg robi się szybszy, daje więcej obrażeń i tak dalej, i tak dalej. W sumie nie wiem, czy to było potrzebne w tej grze, ale okej. Tak to działa, jest. I tak będzie. Dobra, i postrzelamy z tymi panami, żeby nam nie zajęli wieży. Zdejmiemy najpierw lecznika, żeby nie leczył innych. Dobra, on jest już niegroźny. Pogonimy za tamtym panem, chociaż a ten latacz już go pogonił. Dobra. Okej, jeszcze tutaj ten lata. Że my damy mu lekko doznać, że nie chcemy go to widzieć. Okay. Sporo tarczy, więc uszczelenie go będzie troszkę monotonne. Dobra. A tymczasem coś tu nam atakuje tutaj. Nie, to chyba jest to middle, więc bottom to jest tamte po drugiej stronie. Okej, okay, możemy się tam przyjechać, zobaczyć, co się tam dzieje. Okej. Okay. Wcześniej widzieliście, że robiłem coś jak self-destruct. Na początku gry czasy respawnów są dosyć krótkie, one się zwiększają wraz z zdobywaniem poziomów. Więc jeżeli jesteśmy, powiedzmy, straciliśmy wszystkie gąsienice, tak jak ja wtedy, troszkę nam jesteśmy wyłączeni z walki, to najlepiej jest zrobić ten self-destruct, pojechać do bazy, odrodzić się w bazie szybko i wracać szybko do walki. Okej, dobra. Tamten pan był dosyć groźny. Miał na sobie ostrza Tesli. Więc jakby mnie on dotknął, to by nieźle mnie pokiereszował, dlatego próbowałem tam uciekać. Okej. Ten pan już nie jest groźny. Tutaj sobie z nimi się trochę postrzelamy, chociaż dwóch na jednego to nie jest dobry pomysł. Okej, okay, mam wsparcie z powietrza, a on ma wsparcie z tyłu, więc może jakby mu lecznika dziabnął. Okej, okay, dobra, straciłem większość broni. Więc się wyleczę do bazy. A właśnie, w tym trybie również baza nas leczy. Przynajmniej dopóki mamy tarczę nad nią, czyli dopóki sprawujemy przynajmniej kontrolę nad jedną wieżą. Jeżeli stracimy kontrolę nad wszystkimi wieżami, to tracimy tarczę, która przy okazji również blokuje ciosy oraz nas leczy. Więc to nie jest dobra pozycja. Ale dopóki nas leczy, możemy bardzo sprawnie się bronić. Ponieważ tarcza blokuje ciosy, możemy się szybko wycofać i wyleczyć. A więc taki ochrona przed raszem. Oraz typowy element gry, mowy baza leczy.
Okej, dobra, tamten pan coś oberwał z raila, więc lepiej tam się nie zbliżać. Okej. Okay. Nie widzę za bardzo tutaj nikogo, kto by chronił, więc się zaopiekuję tym. Okej, coś tam do mnie strzelało chyba. Okej, tam jest jakiś rail. Okej, źle strzelam. Muszę tutaj strzelać. W okazji do wszystkich, którzy by to widzieli. Patrzcie na to. Na to, jak jest ustalony punkt. Ponieważ tak naprawdę nie trzeba zniszczyć wszystkich tych klocków, z których znajduje się, układa się wieża. Trzeba zniszczyć tylko te podtrzymujące, które znajdują się przy tych punktach podtrzymujących. Się zniszczy te podtrzymujące, reszta sama się niszczy, więc można dużo czasu zaoszczędzić. I to jest podstawowa taktyka przy przejmowaniu wież. O, widzicie, same się zniszczyły, reszta już zniszczyły się tamte, więc... Ktokolwiek o tym nie wiedział, natychmiast zacznijcie tak robić, jeżeli gracie w tę grę, ponieważ jeżeli tak nie robicie, to na pewno ktoś inny przed twoim komponentem was odpłynie nieźle na was. Okej, dobra, tam jest pan z railem. Ktoś atakuje naszą barżecę, ale mamy tarczę, więc się tym za bardzo nie przejmuje. Przydałoby się tamtą trzecią wieżę również przejąć. Okej, wiecie co? Sporo mi tu spadają FPS-y podczas nagrywania w Tapsem. Co nie jest dobre. Okej, tak się nawalają w bazie, ale dopóki jest tarcza, to ja nie pochlebiam nawalania się w bazie. Z to zawsze kończy się, prędzej czy później kończy się śmiercią całego oddziału. O, witam pana. To za szczęśliwe spotkanie. Okej. Była krótka znajomość. Dobra, ten pan trochę chyba groźniejszy. Okej, odstrzelił mi już większość broni. A ja mam sobie też. Okej, dobra, teraz odstrzelił mi wszystkie. Tak, to się kończy śmiercią. Ale dobra, posłałem paru innych ludzi do piachu, zanim padłem. Więc chyba nie było źle. Okej, kolejna taka konstrukcja dziwna. Całkiem sobie ciekawa ma. Tak, ma pancerzony większość pojazdu, a w środku pewnie ma jakieś po prostu... O. No, ciekawe, fajne, podoba mi się. Oho, więcej flag. Powinna się nazywać ta konstrukcja. Okej, dobra. Idą ludzie na naszą wieżę na dole, więc... Tak, dokładnie. Pewnie przyda się jej... ochronę. Okej, to chyba ten sam SMG kopter, który wcześniej niszczyłem. Okej, sporo ich tam jest. Ten pan już jest niegroźny. Okej, chyba wiesza tego nie przeżyje. Chyba wypatrząc na liczbę ludzi, która się tutaj zebrała. Okej. Może zajdę ich od tyłu, może oni się nie spodziewają, a może się spodziewają. Okej, dobrze się jest odkręcić przodem. No z tyłu kompletnie nie mam żadnych tarcz. Okej. Wygrałem tą potyczkę. No zaraz jeden z kolegów mi nie dojedzie, chyba nie. Dobra. Wiele to nie zrobię z dwoma działami, więc po prostu się cofnę do bazy. No, jakby to był początek gry, to bym się zniszczył. Ale teraz czekanie 30 sekund po respawnie, już nawet więcej już się nie opłaca, lepiej się zapchnąć do bazy. Okej, dobra. Została nam tylko ta wieża bottom do zgarnięcia i będziemy mieli wszystkie trzy wieże. Więc idzie nam całkiem sprawnie. Okej. Dobra. Tak, oni wyleczony. Oni się tam pewnie zasadzają, to jest nasz wież. O, na wieży top. Więc dobrze by byłoby tam pojechać, pomóc ją bronić.
tym czasie, co nasi ludzie robią. Nie wiem, tak troszkę chyba się rozproszyli. Zazwyczaj po zajęciu wszystkich trzech wież szybko organizuje się jakaś ofensywa na wrogu i na wrogą bazę. Okej, dobra, tutaj słyszę, że się nawalają. No ten pan ma większy poziom od wrogu, więc ma duże szanse na zwycięstwo. Ale my trochę pomożemy. Okej. No ten pan jest już niegroźny, więc go zostawię. Szybciej będzie tego zabić. Okej. Okej, to jest tu magier. Się cofnął do bazy, trudno. Co to było? Co to było? Okej, dobra. Dobra, podjeżdżanie tak blisko bazy nie skończy się niczym dobrym. Aż zapewne ktoś tam zaraz wyjedzie. Okej, tutaj ktoś jedzie, pewnie cofnie się do bazy, więc go zgarniemy. Albo i nie. Albo i tak. Okej, spoko. Dobra. Się zabierzemy stamtąd. Już nie jest dobrze się tak dać ostrzeliwać. Okej, dobra. Jest dwóch naszych w bazie. Nawala w ich generator. Niszcząc tą wieżę, również mu pomożemy. Jak zauważyliście, jestem już na 11 poziomie. Maksymalny poziom podczas jednej rozgrywki to 13. I jak zauważyliście, obrażenia zadawane wieży znacznie teraz szybciej poszła. Więc dlatego też gra ma pewien, powiedzmy, limit czasowy. O! No ten pan był właśnie uzbrojony w Tesla. Tego jak go stuknął, to się rozwalił. Tesle zadają olbrzymie obrażenia. Ale są tylko dla szybkich pojazdów. Aż najpierw trzeba dojechać do drugiego pojazdu. A takim czołgiem jak mój to byłby trochę problem. Okej. Okay. Mogę jedynie co zrobić, to ściągnąć na nich trochę uwagi. Ewentualnie może strzelić parę dział tego lecznika. Okej. Okay. No dobra, przynajmniej ściągnąłem na nich sporo uwagi. Nie tyle jedyne było, co mogę zrobić. No okej, okay. Zajęli nam jedną z wież. W sumie nie zwróciłem uwagi, którą. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, również fajna konstrukcja. Pan to widać często połączenie Tesli z lecznikami. Dzięki temu lecznicy również mają w pewien sposób obrony siebie. Chociaż Tesle są jednorazowe. Czy przy waleniu kogoś one się deaktywują. I żeby je ponownie aktywować, to trzeba albo żeby ktoś się wyleczył, albo trzeba wrócić do bazy. To taka jednorazowa broń. Ale całkiem skuteczna dla szybkich pojazdów. A większość liczników jest właśnie skonstruowana tak, żeby była szybka. Okej, dobra. Zajęli na top. A niedługo zajmą nam również bottom. Okej. Jak ktoś tutaj do nich strzeli. Tak pomogę im. To nie widzę sensu tam się pakować w środek wszystkich. Okej, mogę strzelać trochę. Okej. To już nie będzie dobra walka. Poczekam właśnie. Wyłowię jednego. I jeden na jeden się będę strzelał. Dobra, ktoś tam mnie z plazmy strzela. No to pewnie ktoś góry, więc nie wiem, mogę poradzić na to. Okej, dobra. Czas się wycofać. Jeżeli mi pozwolą. Ale chyba nie pozwolą. Okej. Okay. Jedyne co osiągnąłem to, że będę musiał self-destruct zrobić. Więc oni nie dostaną killa. Okej, dobra. Troszkę przeciwnicy ruszyli z kontrofensywą. Lecimy wieżę.
No okej. Okay. Nasi ludzie też się organizują. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Okej, okay. To jest całkiem ciekawa konstrukcja. Coś takie konstrukcje jak moja, albo jak tamta poprzednia, które bazują na tym, że jest taki cienki środek. Mają bardzo słaby punkt. Mianowicie wystarczy im odstrzelić ten środek albo punkt łączący. I wtedy można nieźle odszkodzić ten taki pojazd. Okej. Okay. Okay. Strzela. Żeby przestać, byłoby miło z jego strony. Okej. Okay. Znowu przykrzyżycie. Tam jeszcze panowie strzelają? Pewnie... O tak, jeden z nich. Okej, dobra. Mam jakąś grupę wypadową, która nieźle im urządziła kryształ, co jest spoko. Też osobiście wolę najpierw zdobyć kontrolę nad mapą, a dopiero potem wjeżdżać na wrogi kryształ. Dobra, dobra. Mam z tyłu lecznika, więc to jest dobra sytuacja. Mam też sporo wsparcia, więc zdecydowanie teraz zajmiemy tą wieżę. Dobra. Tutaj jest punkt wsparcia. A drugi jest tutaj. Oj. Okej. Dobra. Oni pojechali do naszej bazy, my pojedziemy do ich. Tylko, że oni mają gorszą ochronę, więc my lepiej na tym wyjdziemy. Okej. Mam kolegów. No to do dzieła. Okej. Okej. Tam leży. Tak, we wrogiej bazie często znajduje się sporo kamperów. Okej. Niszczymy im bazę. Tak jest sprawnie, więc chyba to już jest GG. Tak, surrender. Okej. Okay. Widzicie, całkiem spoko poszło. A i dodali również ekran wyników. Okej, okay, no poszło mi całkiem dobrze. Chociaż muszę przyznać, że te spadki FPS-ów spowodowane frapsy mocno mi przeszkadzały w grze. Ale jak widzicie, tak źle nie poszło. Więc mimo iż moja konstrukcja nie jest też taka, powiedziałbym, sprytna, albo w jakikolwiek sposób przemyślana, to jednak sprawdza się całkiem ok. Generalnie SMG sprawdzają się całkiem ok. Ok, dobra. Zostało trochę kasy. Dobra, wiecie co? To jest straszne, w jakich FPS-ach to działa. Więc na razie dziękuję wszystkim za uwagę. Nagram jeszcze troszkę więcej Robocrafta, jeżeli uda mi się ustalić, dlaczego to tak słabo działa. No więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć!